plutonowy Szmański z jednostki strzeleckiej 451 z Włocławka. Pełnię funkcję zastępcy jednostki strzeleckiej. Dzisiaj strzelcy się zebrali po to, aby przećwiczyć z wojskiem elementy pierwszej pomocy, elementy taktyczne pierwszej pomocy, CLS. Jak widzimy, karetkę wojskową, która przyjechała z drugiego pułku inżynieryjnego z Inowrocławia. Baczność! Spoczny! Kolejny odzień! Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, osiem. Prawo, wrot. Na wprost, dwa. Poprzednio byli u nas saperzy. Ćwiczyliśmy elementy taktyczne, rozbrajanie min. W następnej kolejności zostaliśmy też zaproszeni na działania na Pumę 2016, która się będzie odbywać w Świętoszowie. Tam będziemy też mieli takie elementy jak reakcja na kontakt, tam zabezpieczenie. Przedstawiciele od nas będą pełnić rolę w punktach pierwszej pomocy. Jesteśmy ratownikami medycznymi z drugiego pułku inżynieryjnego. Spotkaliśmy się tu z wami, żeby wam tutaj przedstawić nasz sprzęt medyczny, który posiadamy na wyposażeniu, żeby wam omówić ten sprzęt, do czego służy, jak się nim posługiwać, żebyście troszeczkę tej wiedzy medycznej mogli zaczerpnąć i żebyśmy sobie mogli poćwiczyć, tak? Poćwiczymy sobie później noszenie rannego, noszenie poszkodowanego, reanimację, na pół walki, jak rannego wyciągnąć, zakładanie szyn kramera, opatrywanie ran. Chcielibyśmy na początku omówić wam sprzęt, jaki mamy, a następnie przejdziemy sobie do pokazu, do ćwiczeń. Później sobie zobaczycie samochód, jak wygląda. Pobawimy się troszeczkę ze sprzętem. Na szczęście pogoda nam sprzyja. CLS. Generalnie to jest pierwsza pomoc na polu walki. Czyli od momentu, kiedy żołnierz zostanie ranny, do momentu przetransportowania go w bezpieczne miejsce. Do czego taka deska służy? Do czego jest przeznaczona? Jest przeznaczona do przenoszenia poszkodowanego. Jak widzimy, deska jest twarda, tak? Czyli od razu już się nasuwa taka informacja, że to może być poszkodowany z urazem kręgosłupa, tak? Czyli nie kładziemy go na miękkie nosze, które znajdują się w pojeździe, później zobaczycie, tylko do stabilizacji kręgosłupa. Składniemy tutaj, jak możecie się zorientować, pacjenta kładziemy na desce. Taka wiedza, jak dzisiaj między innymi będą trenować, tak? Bo oni, strzelcy już tą wiedzę, przynajmniej część z nich posiada, no przyda się chociażby do takich czynności również w czasie pokoju, bo to są niezbędne informacje chociażby, żeby uratować komuś życie. No tak, zwłaszcza, że niektórzy od nas strzelcy poszli w kierunku właśnie ratownictwa medycznego. Dzięki temu też przekazują nam wiedzę. My z kolei, nauczywszy się od nich, przekazujemy tą wiedzę dalej, plus do tego pomagamy w codziennym życiu, w razie czego jakby ktoś zasłabł albo coś się komuś stało, nawet przy pomocy w wypadkach.